Sanktuarium dla małp marmozetów znajduje się pod Johannesburgiem w Afryce Południowej i znany jest miłośnikom tych zwierząt w kilkunastu krajach świata. 18 lat temu Wendy McLeod dostrzegła problem. Małe małpki, jeśli są wychowywane przez ludzi, po osiągnięciu wieku dojrzałego stają się bardzo agresywne i zaczynają zaciekle atakować swoich właścicieli. Wendy postanowiła zorganizować to schronisko, aby ludzie mogli je gdzieś oddawać i żeby zwierzęta mogły żyć tak, jak w ogrodzie zoologicznym. Małpki te pochodzą z amazońskiej dżungli, głównie z Brazylii, Peru, Boliwii. W Afryce Południowej jest ponad 6 tysięcy właścicieli tych niezwykle inteligentnych zwierzątek. Są one kupowane w sklepach zoologicznych jako domowa zabawka lub też pochodzą z nielegalnego handlu. Maleństwo ma 5 tygodni, matka 2 lata. Are you calling now? Yes, of course, baby. She had triplets. Urodziła trojaczki, ale przyszła tutaj z uszkodzoną łapą i długo chorowała, a to był jej pierwszy poród. Pozostałe dwa maluchy musiałam zabrać matce, inaczej by umarły. Była tak wycieńczona, że mogła sobie poradzić z wykarmieniem tylko jednego dziecka. Mały samiec i samiczka musiały być szybko zabrane. Wychowały się na butelce. Przez pierwsze dwa tygodnie dostawały mleko co 2,5 godziny. Cały problem z marmozetami polega na tym, że są tak bardzo towarzyskie. Wynika to stąd, że w naturze żyją w grupach rodzinnych i poszczególne osobniki mają ze sobą bardzo silne więzi. Ludzie z reguły kupują je, gdy są małe i słodkie. Widzą taką małpkę w sklepie zoologicznym i myślą, uratuję ją od życia w tej klatce, pewnie nie dostaje jeść. Po urodzeniu wyglądają jak przytulanki. Mają około 4 cm i ważą 30 gram. Pigmejka, najmniejsza małpka świata, rodzi młode wielkości dużego ziarna fasoli. Z czasem stają się coraz bardziej agresywne w stosunku do ludzi, zwłaszcza te małpki, które zbyt wcześnie odłączono od matek. Nawet jeśli karmisz je osobiście, a później zwracasz rodzinie, zawsze istnieje ryzyko, że później cię zaatakują. Dlatego postanowiłam pomóc i ludziom, i małpom, które tak naprawdę nigdy nie powinny trafić w ręce człowieka. Ich prawdziwy dom jest...